W dzisiejszym przerażającym odcinku zagramy w Bad Parenting, czyli złe rodzicielstwo. Jako główny bohater Ron poznamy przerażającą historię pana Red Face, czyli fikcyjnej postaci stworzonej przez dorosłych, aby uczyć swoje dzieci. Chyba bardziej straszyć. Legenda głosi, że pojawia się on późno w nocy, aby dać prezenty grzecznym dzieciom. Brzmi totalnie jak skam. Ale skamem na pewno nie jest ilość łapek w górę, którą musicie zostawić pod tym odcinkiem, czyli aż rekordowe 3 łapki w górę. Zobaczymy, czy dadzą radę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag czerwony, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj i w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Ej, w sumie przycisk subskrybuj też jest czerwony jak hashtag dzisiejszego odcinka. Gra ma dość specyficzną grafikę, ale to, co zauważyłem, to to, że jest język polski. Ustawiłem sobie język polski, więc miejmy nadzieję, że ten język polski będzie nam dobrze działał. I zobaczmy, czym jest złe rodzicielstwo. Swoją drogą, ta gra Bad Parenting, ta gra waży 76 mega. Story 1, historia numer 1. Gdzie jest język polski? Pan czerwona twarz. Aha, czemu te drzwi tak dziwnie wariują? I ta muzyka, wydaje mi się, że może być na prawach autorskich. Mam dziwne przeczucia. Czemu jej się... Okej. Okay. Mamo, znów wróciłaś późno. San, czyli syn. Nie wszystko jest przetłumaczone, ale przynajmniej część mamy po polsku. Dobrze. Czemu mama się spóźnia? Musimy się dowiedzieć. No cóż, byłem... byłem. Okej, okay. Tłumaczenie. Tłumaczenie! Dobra, mama. Byłam zajęta pracą. Wszystko będzie dobrze. Czy możesz okazać mi odrobinę współczucia? No myślę, że tak, mamo, nie ma problemu. Jakby... Ale dziś są moje urodziny. O, to wszystko wyjaśnię. Dziś są urodziny. O, oczywiście, że wiem. Ta, jasne, już to widzę, jak mama pamięta. Gdzie jest więc mój prezent? No jak normalne dziecko, pytam się, gdzie jest mój prezent. W końcu zasłużyłem na to, bo są moje urodziny. Gdzie jest moje PS5? Mamo, gdzie moje PS5? Albo Xbox, ewentualnie jakiś iPhone. Aha, mama nie kupiła prezentu. Oj, czy słyszałeś kiedyś o panu Red Face'ie? Nie, nie słyszałem, mamo. W dniu urodzin grzecznych dzieci pan Red Face potajemnie zostawia prezenty, gdy śpią. O, wszystko już rozumiem, mamo. Naprawdę? Oczywiście. Jeśli chcesz otrzymać prezent, musisz od razu położyć się spać. Mamo, już idę spać. No, oczywista. Reakcja, kiwnięcie. To jest stary, co jest? Dad, znowu oszukujesz dzieciaka. O, ile razy wracałaś do domu tak późno? Pracowałam i moja zmiana skończyła się późno. Gówno, prawda? Co jest grane? Nadal uważasz, że jestem idiotą, prawda? Hej, mały gówniarzu, wracaj do swojego pokoju. Co jest nie tak? To jest... Bad parenting. I nie stój tu i nie podsłuchuj rozmów dorosłych. Okej, to jest faktycznie bad parenting. Nie chciałbym mieć takich rodziców. Na szczęście nie miałem, ale... No, to jest złe rodzicielstwo. Tak nie można. Tak nie można. Tak więc syn odpowiada: okej, czas iść do... O, i mogę grać. Mamo, dawaj prezent. Tato, czemu ty tak wyglądasz? Czy ja też tak będę wyglądał? Dobra, idę spać, nie będę podsłuchiwał rozmów rodziców. Idę sobie spać, bo w końcu mam nadzieję, że przyjdzie w nocy pan Red Face. No jakby to powiedzieć, przyniesie mi prezent. Czemu są dwa łóżka? O, dobra, tu jest prawdopodobnie moja sypialnia. Telewizor, jakiś regał z książkami. Mamy tutaj papier toaletowy na stoliku. No i oczywiście łóżko, tak więc co? Czas na spanko, dokładnie tak. O, uwielbiamy spać. Spanie jest fantastyczne, ale spanie również jest dla słabych, więc pamiętajcie, nie śpijcie za długo, bo sen jest dla słabych. Ta, ta, ta. I teraz powinien przyjść pan Red Face. O! Dobra, zrobiło się intensywnie. Zrobiło się mrocznie, niepokojąco mrocznie. Coś idzie. Słyszę tu pytanie. Tato, czy to ty? Mamo, czy to ty tak tupta? Oh, co to jest? Wow! Wow! Czyli... To jest Red Face. Czy on niesie mi jakąś zabawkę? Co jest grane?
Wlazł mi do szafy. Dobra. Może to był tylko sen? Może mi się tylko wydawało, że pan czerwona twarz wlazł mi do szafy. Tu jest jakaś zabawka, dobra. W pierwszej kolejności sprawdzę szafę, bo on może tam siedzieć. Halo, jesteś tam, panie Redface? Proszę, wyjdź z mojej szafy. Wyjdź z mojej szafy. Nie masz pozwolenia, aby tam przebywać. Tak samo jak ja nie mam pozwolenia, aby wziąć tę zabawkę, bo chyba byłem niegrzecznym dzieckiem, ale dobra. Czy to prezent od pana Redface? Nie ma mowy, no way! Ta historia okazała się prawdziwa. Jej, mam zabawkę, patrzcie na to. Zabawka. Cześć, jestem Ron. Co? Potrafisz mówić? Oczywiście, bo zostałem stworzony przez magię. Masz nawet takie samo imię i wygląd jak ja. O, w sumie faktycznie, ta lalka wygląda tak samo jak ja. Dokładnie. Mój pan stworzył mnie tylko dla ciebie. Ale twoja szyja wydaje się być trochę luźna. A? Nic się nie stało. Czasami mój mistrz popełnia błędy, tylko mała wada w porównaniu do innych lalek. A faktycznie, ma lekko przekrzywioną głowę, jakby tak kripował trochę. Ważne jest to, że od tej chwili będę twoim najlepszym przyjacielem. Brzmi wspaniale. Chcesz ze mną w coś zagrać? Mój pan schował moje zabawki w szafie. Czy mógłbyś je dla mnie zdobyć? Jasne, nie ma problemu. Nie ma problemu, jeżeli się tylko ze mną pobawisz, to bez problemu. Szafa nadal jest zablokowana. Czy możesz spróbować jeszcze raz? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, panie lalko. Czy to jest dobry pomysł, abym próbował otworzyć tę szafę jeszcze raz? Mam dziwne wątpliwości, że... Próbowałem jak mogłem, nie mogę tego otworzyć. Chcesz, żebym zrobił coś jeszcze? Jestem głodny. Okej, jesteś lalką, czy potrafisz w ogóle jeść? Nie, to ty będziesz jadł, ale ja będę mógł poczuć wszystko, co jesz. To jest jakaś lalka voodoo chyba. Mój mistrz połączył ze mną wszystkie twoje zmysły i emocje, dzięki czemu mogę cię łatwo zrozumieć. Wow, to niesamowite. Nie, to nie jest niesamowite. To jest przerażające, dziwne, creepy i... Wywalę tą lalkę. Nie, w sumie jak ją wywalę, to ja też pewnie to poczuję, jeżeli to jest lalka voodoo. Albo coś w tym stylu. Dobra, idę do lodówki. Albo zadzwonić na policję w pierwszej kolejności, to chyba będzie lepsze rozwiązanie. Dobra, lodóweczka. W ogóle kuchnię mamy całkiem... Mikrofalówka, lalka w mikrofalówce. Czy to jest dobry pomysł, aby umieścić lalkę w mikrofalówce? Okej, okay. Czytasz ten list o 13, prawda, śpiochu? Przygotowałem twoje ulubione danie w lodówce, więc pamiętaj, żeby je podgrzać przed jedzeniem. Ostatnio zauważyłam, że jesteś leniwy, jeśli chodzi o jedzenie. Wiesz, że nie mam za dużo godzina 13, to brzmi jak czakę totalnie. Wiesz, że nie mam dużo czasu w domu, więc proszę naucz się dbać o siebie i przestań sprawiać, że się martwię. Jeszcze jedno, nie zapomnij wziąć lekarstwa po jedzeniu. Mamo, mamo, mama, okej, okay, dobra, nie ma problemu. Co my tu mamy? You are holding something else. Dobra, czyli muszę prawdopodobnie wypuścić lalkę gdzieś albo położyć ją. Czy ja mogę cię... You are holding something else. Dobra, ale ja chcę jedzenie. A, dobra, ty sobie siedź tutaj, na spokojnie. A ja w międzyczasie pogrzebię w śmietniku. Na A! Otworzę lodówkę i wezmę... To jedzenie, które nie wygląda zachęcająco. Nie wiem, co to jest. To jest jakaś mieszanka warzyw z mięsem. Dobra. Podgrzejmy sobie to w mikrofali. Tu mamy słoiki. Mamy tak, słoik z buraczkami, słoik z groszkiem, słoik z masłem orzechowym, a także słoik z... To może być, nie wiem, olej kokosowy albo coś takiego. Dobra, nieważne. Jedzenie podgrzane. Kładziemy i chyba czas to zjeść. Tak jest. Czy to twoje ulubione danie? Chcesz zobaczyć, jak wykonuję jakąś magię? Tak, proszę, wykonaj magię. Dobrze, sprawię, że ten talerz jedzenia nigdy się nie skończy. Za każdym razem, gdy skończysz jeść, danie zostanie przywrócone do pierwotnego stanu. Naprawdę? Okej. Okay. No, okej, okay, pusty talerz. Wow, to magia! Któż by pomyślał? Niesamowite! Co jeszcze możesz zrobić? Zobaczmy, co ta lalka jeszcze potrafi. Okej, butelka. Ty co jest grane? Butelka lewituje.
Wow, wow, wow. Czy ta lalka pije? E? O! Co się właśnie wydarzyło? Nie wiem, zgadnij. Widziałem coś niepokojącego, coś przerażającego. O nie, butelka, mój tata... spuści mi tyłek. Chyba, że tak powiem... będzie mnie bił, albo coś w tym stylu, albo spuści mi lanie, chyba tak się mówi. Dobra, tłumaczenie polskie jest tragiczne. Mam nadzieję, że on jeszcze śpi. Twój tata? Nie martw się, mój pan zabrał twojego tatę. What? What the hell? Co powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Jak zabrał? Dobra, weźmy lekarstwa. Nie mogę wziąć lekarstw. Aha, ja muszę chyba iść sprawdzić, czy mój tata żyje. Dobra, no to idziemy. Sprawdźmy. Zamknięte. Mój pokój był tutaj, a więc pokój rodziców będzie tutaj. Ha, faktycznie nie ma go. Gdzie jest mój tata? Jak powiedziałem, mój pan zabrał ci ojca. W sensie, że poszedł po mleko, czy jakby zabrał go, nie wiem, do więzienia, czy może zabrał go na zawsze? Ponieważ twój tata jest złą osobą. Często uderza i krzyczy na ciebie. Oj tak, oj tak. Takich rodziców mój pan zabiera, aby chronić dzieci takie jak ty. Co jest krane? Tacy rodzice zabrani przez mojego mistrza, aby chronić dzieci takie jak ty. On jest złym człowiekiem. O nie, on nie jest. Proszę, wypuść mojego tatę, błagam cię. W porządku, ale mój mistrz tego nie lubi. Oj, to dość długa droga do miejsca, w którym trzymany jest twój tata. Będziesz musiał użyć skrótu, jeśli chcesz dotrzeć tam na czas, aby go uratować. Pokaż mi drogę. Idę uratować ojca. Skrót jest przez twoją szafę. Okej, dzięki. No to idę do szafy. Tylko chyba powinienem wziąć w pierwszej kolejności leki. W sensie, może mam schizofrenię. Może mam schizofrenię. Może to jest to. Może to jest to. A dobra, tu byłem. To idę do pokoju w takim razie i idę przez skrót przez moją szafę. Dzięki, że mi pokazujesz, że to właśnie tutaj mam iść. Tylko tam się nie da wejść. Nadal nie możesz go otworzyć? No, to rozczarowujące. Chyba będziemy musieli użyć szafy twoich rodziców. Okej, no da się zrobić. To chyba nie ma różnicy, czy użyję tej szafy, czy użyję szafy rodziców. To chyba nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia. Powinieneś wiedzieć, że te szafy mogą działać jako portale. Mogą cię zabrać gdzie chcesz, w tym gdzie jest przetrzymywany twój tata. Mhm, spróbuj. Nie wiem, czy mogę ci zaufać. Jesteś creepy, dziwną lalką, ale no dobra, chyba nie mam wyjścia. O, dobra. Nic tu nie ma. Och, racja, zapomniałem. Istnieje kilka kroków, które musisz podjąć, aby aktywować ten skrót. Przynieś radio swojego taty i umieść je przed szafą. Okej, okay, radio mojego taty. No dobra, to jest radio mojego taty. Proszę bardzo. Okej, okay, to radio będzie działać jak coś tam. A! Co jest grane? A, za głośno. O! Zadziałało. Nice portal. Wydaje się, że to nie to. Spróbujmy jeszcze raz. Okej, okay, dobra. Ustawiamy falę, aby znaleźć mojego ojca. Close? Może jeszcze raz? To było dość niepokojące. Myślę, że to jest ten jeden. Śmiało, i wejdź. Zostanę tutaj i będę oglądał dom. Okej, okay, wchodzimy do portalu, aby uratować ojca. Ojciec był zły, niedobry, bił nas i krzyczał. Ale my idziemy go uratować, bo czemu by nie? W końcu jesteśmy dobrym synkiem, więc uratujemy tatę. Z tego dziwnego, mrocznego lasu. Co to jest? Siema? Siemanko? Kat. Kot. Co się dzieje? Szukam mojego taty. Opisz. Mój tata nazywa się Bruce. Poczekaj chwilę. Aha, sprawdza. Jest tu wielu Bruce'ów, więc więcej szczegółów. Czy to jest dobry Bruce, czy zły Bruce? Cóż, mój tata jest typem osoby, która się trochę wścieka. Ajajaj. Więc on jest złym Bruce'em. Pozwól mi zobaczyć.
Okidoki. Wciąż jest wielu złych Bruce'ów. Proszę o więcej szczegółów. Co jeszcze robi? Często krzyczy. No, bad parenting. Już nie dziwię się, czemu ta gra się tak nazywa. Wciąż za mało informacji. Czasami mnie uderza. To jest przykre. Ale to jest przykre. I slaps też. A, że policzkuje też. Co? To wszystko. Drzwi są za tobą. Okej. Okay. Czy to wystarczy? Czy takie informacje ci wystarczą, panie kocie? Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, otworzył mi jakby kolejny portal. Co jest? What the hell? Kid. Boo. Ha, ha, ha. Właśnie się przestraszył. Przepraszam bardzo, kim jesteście? Tak jak ty, jesteśmy dziećmi w drodze do naszych rodziców. Zostajemy tu na chwilę. Chcesz do nas dołączyć? Przepraszam, spieszę się. Okej, okay, do zobaczenia. Ha. Dziwne dzieci. Ten jakby z grobu wychodzi, ten przy ognisku. A ten... What the hell? A ten siedzi w... na samochodzie. No dobra, nieważne. Ja mam ważniejszą misję, poszukać mojego ojca i go uratować. Mimo iż był zły... Co oni mu zrobili? What the hell? Tato? Proszę przestać... Przestań... Krzycząc na mnie. To ja, tato. Proszę przestań krzyczeć na mnie. Co oni ci zrobili? Naprawili mnie. Chodź. Chodźmy do domu, albo pan Redface zabierze nas obu. Proszę przestań krzyczeć na mnie. Co jest grane? Czemu mogę jakoś pomóc? Czego mogę jakoś... Zaklęcie. What? Co jest grane? Co? Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Mamo, nie rób tak głową. Nie rób tak głową. Hej, co jest z tobą nie tak? Dlaczego chowasz się w szafie? Pan Redface zabrał tatę. Może to wszystko... O! Cóż, to dobrze. Ona mówi jeszcze, że to dobrze. Oh my god. Ja nie żartuję. To długa historia. Pozwól mi wyjaśnić. Jak się dzisiaj czuje twoja lalka, Ron? Czy wszystko w porządku? Lalka, mamo, skąd o tym wiesz? No właśnie, skąd mama o tym wie? Oczywiście, że wiem, ponieważ nie brałeś dzisiaj leków. To nie pierwszy raz, kiedy masz takie halucynacje. Widzicie, miałem rację. Wiedziałem, że to będą halucynacje. Za każdym razem, gdy opowiadasz inną historię, ale wspólnym czynnikiem jest zawsze ta głupia lalka. Czy nie pamiętasz poprzednich czasów? Nie. Ha. Nie wiem, co jest z tobą nie tak. Po prostu idź spać. Jest już północ. Okej. Okay. Dobrze, mamo. To ja chyba w takim razie będę szedł spać. Dobranoc, mamo. Idę spać. To jest dobry pomysł, żebym szedł spać. A co jeśli w nocy przyjdzie pan... Ta lalko lewituje! What the hell? Co jeśli w nocy przyjdzie pan... Redface! Zostaw mnie w spokoju, typie! Co to jest? A, straciłem przytomność. Chyba mam halucynację. Co się stało, synku? Czy wszystko w porządku? A? Nie, chyba światło mi zgasło, albo odchodzę. O, umarły. Czemu ona tak creepy siedzi przy łóżku? Czy teraz czujesz się lepiej? Tak, mamo. To pan Redfa... W porządku, jutro wezmę dzień wolny, by zostać w domu i zająć się tobą. Naprawdę? Obiecaj mi, mamo. Obiecuję. Teraz idź spać. Dobrze, mamo. Idę spać. Idziemy spać. To wcale nie jest tak, że albo mamy halucynację, albo coś jest nie tak z głową tego dziecka, albo coś jest nie tak z lalką. Mamo? Znowu złamałaś obietnicę. Aha, czyli mama znowu... Tak, ona po prostu nie wzięła wolnego, poszła do pracy. A ja się budzę rano i mam takie... Gdzie jest mama? Obiecała, że zostanie. Okej, sprawdźcie, co jest w moim pokoju. Cześć, creepy lalko.
Co jest? Czemu ta lalka? Co się z tobą stało? Mój mistrz pobił mnie. Aha. Nie był zadowolony z tego, co się stało wczoraj. Przepraszam, to moja wina. By the way, zniknął tekst. Mój pan ją zabrał. A, czy widziałeś moją mamę? Chyba tam był tekst, tak obstawiam. Mój pan ją zabrał. Co? To się po prostu stało. Przepraszam, że nie mogłem go powstrzymać. Powinieneś uciekać, bo on wkrótce wróci, aby zabrać ciebie. Nie, muszę ratować moją mamę, a także mojego tatę. Jak, nie widzisz, co mi zrobił? Biedna lalka. Haha, mamy zaklęcie. Znalazłem to w więzieniu mojego taty. Myślę, że to może nam pomóc go pokonać. To jest zaklęcie, aby pokonać pana Redface. Let's go! Let's go! Szybko, idź do szafy, aby znaleźć miejsce, w którym trzymana jest twoja mama. Okej, okay, let's go. Misja prosta jest. Musimy uratować mamę, a później uratować tatę. Mamy zaklęcie, mamy wszystko. Redface nie ma ze mną szans. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć podobną grę, w sensie jest taka gra The Man from the Window, coś takiego. Czy chcielibyście to zobaczyć na kanale? Jestem ciekaw w sumie. Dobra, tymczasem wchodzimy do szafy. Uratować mamę. Mhm, okej. Okay. Kotka z tego, co widzę, nie ma. Co to jest? Czemu oni się chowają? O, tu są... Dobra. Tak, tak, oni... Nie są zadowoleni albo są przerażeni i chyba tu będzie mama. Okej, okay, szybko wrzuć tu zaklęcie i przykryj. O, wow. Mama nie wygląda zbyt dobrze. Okej, okay, zaklęcie wrzucone. I przykryj. I przykryj. Może mam zamknąć drzwi? I przykryj. Co mam zrobić? Halo, mamo, czy ty żyjesz? Nie mam pojęcia, co się dzieje, ale... Może powinienem wrócić do was? Może... Tak, i się przykryj. Tłumaczenie, po prostu ukryj się. Ukryj się. Coś idzie. Chyba Redface. Wydaje mi się... Tak, Redface idzie. O, wow. Tup. Tup. Zniknął. Mam nadzieję, że to zaklęcie zadziała i będzie happy ending. I uda mi się uratować moich... rodziców i usmażę Redface'a na zielono. Maybe. Może to zadziałało. Sprawdźmy. Cześć. Czemu nie mogę otworzyć? A może muszę wrócić? Pogadać z wami? Raczej nie. Ha. No, troszeczkę się narobiło tutaj dziwnych rzeczy, dlatego może lepiej będzie, jeżeli wrócę. I może wszystko wróci do normy. Mama wróci, tata wrócą, wszystko będzie git, będzie happy ending. Prawda? Albo nie będzie happy endingu. Wow! Co ci się stało? Co się z tobą dzieje? Mój mistrz został pokonany. Magia, którą na mnie rzucił, również zanika. Czy ty znikasz? Nie martw się, to jest to, czego chciałem. Powinieneś wyjść na zewnątrz i zobaczyć się z rodzicami. Biedna lalka. Pomagała mi. Ale ten Redface to wszystko jego wina. Okej, okay, ktoś tu stoi. Czy to jest mama? Hello? Cześć, mamo. Albo... Rodzice! Wrócili! Jej, mamy happy ending! Tato, mamo! Teraz jesteście wolni! No, co? Masz romans, prawda? Mówiłam ci, że jestem zajęta pracą. Kłamca! Zaniedbałaś tę rodzinę dla innego mężczyzny. Czy nie wstydzisz się okłamywać swojego syna? Bad parenting. Co z tobą? Czy uważasz, że jesteś lepszy ode mnie? Jesteś w domu, pijąc mnie przez cały rok. Pijając mnie przez cały rok. Jakim ojcem jesteś? Może popijając powinno być. Bez względu na to, co robię, to moja sprawa. Nadal przynoszę pieniądze do domu, aby utrzymać moje dziecko. Jeśli nadal myślisz, że jestem... Co? Zniżasz się nawet poniżej tego. What the hell? Ta gra jest dziwna. Jeszcze jedno słowo. Dobrze, ty i ja dostaniemy rozwód. Jedne z nas będzie musiał wyprowadzić się z tego domu.
To już jest bad parenting na poziomie totalny smutek. Jeśli będziesz jutro, wezmę mojego syna i odejdę. Zostań tam. Wow. Fantastycznie. Najgorszy bad head. To net nie jest happy end. To jest bad ending. Tej gry się nie da zrobić na happy ending chyba. I stary pije, nie no. Naprawdę. To się naprawdę dzieje. Wow. Aha. On jest red face'em? Nie pozwolę na to. What the hell? Czy Redface przejął kontrolę nad moim ojcem, czy to był naprawdę mój ojciec? Dobra, czy ja mogę coś... Czy on ma zamiar... Czas chyba uciec do szafy? Nie? Czas się ewakuować stąd do pokoju może swojego? Co się dzieje? O nie! O nie, to jestem ja! Redface po mnie przyszedł. No i nie ma mnie. No i tak się właśnie skończyło. Redface przejął kontrolę nad moim ojcem i skręcił mi kark. Fajna gra. Taka wesoła. I zabrał mnie do szafy. Nie, nie, nie. To nie może być prawda. Bardzo mi przykro, Ron. Twoja szafa. Myślę, że jesteś w stanie ją teraz otworzyć. Czemu jestem w stanie otworzyć teraz szafę? Skoro jestem martwy, to jak mogę otworzyć szafę? Wait. Dobra, otwieramy. O! To chyba... To jestem ja! Dlaczego nic o tym nie wiem? Zawsze wiedziałeś. Ponieważ jestem wiedzącą częścią ciebie. Próbowałeś zaprzeczyć i odrzucić te rzeczy i wymyśliłeś historię, aby poczuć się lepiej o sobie i swoim tacie. I ja muszę znaleźć sposób, aby poprowadzić cię z powrotem do rzeczywistości. Okej? Próbowałem wiele razy, wiele sposobów, aby pomóc ci zaakceptować tę prawdę. Tak łatwo, jak to możliwe. Za każdym razem, gdy zawodzę, zgadnij, co się dzieje. Tik, tik, boom. Twoja pamięć resetuje się z powrotem do punktu wyjścia, czyli nocy, kiedy twój tata cię zamordował. Tak długo jestem martwy. Jak długo jestem martwy? 14 dni. To nie może być tak długo. Co tak naprawdę stało się z moimi rodzicami? Jeśli chodzi o twojego tatę, on ukrywa się w tanim pokoju motelowym. Co jest grane? To wtedy go widziałem! Ehe. Idź ze mną do domu, tato. To chyba nie jest... Czy właśnie zombie dziecko... A co z moją mamą? Ona wciąż mnie widzi, prawda? Zgadza się, bo jest w domu tylko późno w nocy. Ale jeśli jest dzień... Ale jeśli jest dzień... Synku? Czy ona zagląda do tej szafy, gdzie leżę ja? Oho, chyba mnie znalazła po 14 dniach. Chyba tak. Aha, i tu ją widziałem, teraz wszystko się wyjaśnia. Czyli ja byłem duchem tak naprawdę. Chyba. Tak, i tu ją widziałem. To jest jakby chyba przesłuchanie. Czy masz jakieś wskazówki na temat kryjówki swojego męża? Nie. Jest załamana. A chłop normalnie ojciec kark mi skręcił. Oh my god. Po prostu coś... Upuściła. Coś pani upuściła, proszę pani. Co to jest?
Co to jest? A to my podrzuciliśmy to! Zaklęcie, czyli prawdopodobnie adres tego motelu ojca? To wizytówka dla motelu. Wizytówka motelu. Ale nie jestem pewna, czy to moje. Tak, i tam się ukrywa pewnie ojciec, czyli ja jako duch podrzuciłem mamie wizytówkę, czyli to zaklęcie tak zwane, po to, aby odnaleźć sprawcę mojego morderstwa, czyli ojca. Wow. Wow. Powiem tak, jestem killer father arrested. Został aresztowany ojciec. Czyli Red Face tak naprawdę nie istniał i to był tak naprawdę mój ojciec od samego początku? Tak mi się wydaje. A to jestem ja. Czy ja się teraz zamienię w zombie? O nie. Grób, ognisko i samochód. To są miejsca, gdzie inni zginęli albo zostali zamordowani przez swoich rodziców. Ja natomiast w szafie. Czemu ktoś dodał taką muzyczkę na koniec? Ta gra jest smutna. Ta gra jest smutna, naprawdę. Ale nie dziwię się, że mi ją polecaliście. Bo naprawdę potrafi wywołać dziwne emocje. Story, dialogi. Nie wiem, co mogę powiedzieć. To chyba najsmutniejsza gra, w jaką grałem w tym roku. Dosłownie. Like, nie przypominam sobie, żebym ostatnio grał w taką indie gierkę horror, która byłaby tak smutna jak Bad Parenting. Bad Parenting 2 coming soon? Czyli będzie jeszcze druga część. Okej, dajcie znać, co myślicie o tej grze. I cóż, no chyba do zobaczenia w kolejnym odcinku.